Hej, cześć, witam was wszystkich w drugim już odcinku z gry Heroes 4. Dzisiaj będziemy sobie kontynuować grę w czwóreczkę i udamy się teraz, myślę, tutaj na te tereny. Pozdobywamy i pozajmujemy, co się da, a w następnej kolejności pójdziemy tutaj, tą kopalnię złota przechwycić. No i może pomyślimy coś o przedostaniu się już tutaj przez ten garnizon pilnowany przez kimierów. Więc tak, naszym głównym bohaterem idziemy tutaj po te skarby. Tu są w ogóle giermkowie, sporo giermków i chłopi. Chłopi to taka chyba najsłabsza jednostka w grze. Dobra, bijemy. Łucznicy strzelają w tych, bo najwięcej obrażeń zadadzą. Ci niech czekają. Ten w giermków. Fajnie. Balista w giermków. No i giermkowie czekają. Czekaj. Ło! Ładnie poszło. Dobra. Giermkiem dobijemy. Super, stracił kolejkę. On niech czeka, no i... Fajnie. Fajnie poszło. Bez strat. Tu są fajne skarby, pozbierajmy je. Potem idziemy tutaj. Odkryć, co się tu znajduje. Tu są nomadzi i centaury. Tu są białe tygrysy, okej. Dobra. A w zamku... Właśnie, zbieramy na klasztor teraz, ale nie ma kryształów na tyle. I dlatego właśnie pójdziemy za chwilę tutaj te kryształy zdobyć. I mam nadzieję, że już mnichów będziemy mieć niedługo. Bo to trzeba. Dobra. Flakonik kwasu. Po rzuceniu na żywy cel będzie on miał obniżoną o 20% obronę w walce wręcz i przed ostrzałem, czyli zmniejsza zdolność obrony danej jednostki. Fajne. I kiedy zostanie skierowany na stos zwłok, zostaną one zniszczone. Ale że zwłoki? Zniszczone? Ale po co? Skoro już nie żyją, no to... chyba, że chodzi o to, że zwłoki mogą zostać wskrzeszone, a jak się to rzuci, to już wskrzeszone być nie mogą. No, jeżeli tak by było, to jakiś sens to by miało. No dobra. Dobra, mamy ten flakonik. To chyba jest jednorazowe użycie, tak? Podczas tam jakiejś bitwy. No się nie wiem, muszę to ogarnąć. Dobra. Artefakt. Bohater i wszystkie sojusznicze jednostki uzyskują odporność na oślepienie. Odporność na oślepienie jest spoko. Bierzmy doświadczenie. Walka wręcz, walka zaawansowana, czy odporność? Walka wręcz, zwiększa atak bohatera. 20. Nasz walki, zwiększa obronę bohatera, tak? Walce wręcz. Weźmy sobie to, walka wręcz. Dobra. I idziemy tu na minotaury i bandyci. Dobra. Ich sobie teraz zaatakujemy. Nią bym tu pozbierał, ale już jest tutaj, widzicie, na żółto krzyżyk, czyli jest w zasięgu ataku już tych stacjonujących jednostek, więc boję się, że mnie zaatakują i na razie tam iść nie będę. Tu jest drugi garnizon, też przez pikinierów pilnowany. Taka studnia i tu w ogóle jest jakieś przejście chyba. Tak. I tu jest jakiś... co to jest? Lodowy demon. Coś mi intuicja podpowiada, że na razie z nimi walczyć nie chcę. Ale tutaj jest jakiś fajny artefakt. Włóczka centaurów. Zwiększa bohaterowi o 8 punktów współczynnik ataku wręcz z dystansu. Ciekawe. Mocne.
i ponadto wszystkie sojusznicze jednostki dystansowe będą mogły walczyć wręcz bez żadnych kar. Ej, to spoko, zwłaszcza dla nas, bo jak mamy dużo jednostek strzelających i byśmy to mieli, to taka jednostka, jakby ktoś ją przyblokował, mogłaby z taką samą siłą tam je bić wręcz, jakby strzelała, no nie? Więc to jest przydatne. Może się przydać. Dobra. Ją tutaj widzę, nie przejdziemy na razie. To wrócimy nią do zamku. Weźmy jakieś wojsko i może zaniesie potem temu głównemu. Budować nie będziemy. Budować na razie nie będziemy. Walczymy tutaj z minotaurami i bandytami, tak? Oni mają ukrywanie się. A, że na mapie są niezauważeni. Okej. Okay. A minotaury? Blok. Daje jednostce szansę na całkowite zablokowanie dowolnego ataku, zarówno w walce wręcz, jak i przy ostrzale czy ataku obszarowym. Czyli jest szansa, że jak je zaatakujemy, to one się obronią, tak? No nie fajnie, powiem szczerze. Bardzo nie fajnie. Strzelmy w tych. Bronimy się. Dobra. Bi. No. Patrzcie. Patrzcie, dwa razy pod rząd się obronił. Dobra, gierunkowie biją najpierw tych. Dobrze, dostał w końcu, ale znowu się broni. Dobra. Dobra. Aj, broni się. Ale to nic. Dobrze, padł. Uff. Dużych strat nie mamy. 6 giermków. Powiedzmy, że fajnie poszło. Ucznictwo. Bez zastanowienia chcę ucznictwo. Proca bojowa. Zwiększa o 10 punktów atak z dystansu. Subcio. Tu jeszcze jakiś artefakt. Taniek wraca teraz do zamku. I niech w tym zamku, nie to tu, wykupi wszystko, co się da. Dobrze, i niech idzie mu w następnym tutaj ruchu przynieść te jednostki. Okej. Okay. No tyle. Bierzemy jeszcze to. Wszystkie sojusznicze jednostki uzyskują odporność na zaklęcia i efekty strachu. Myślę, że coś w stylu morale będzie, ale jednak tutaj to jest jakaś odporność na magię. No, powiedzmy, że może się przyda. Mieliśmy te jednostki mu zanieść, a co najwyżej. Chodźmy. Okej. Okay. O, biją nas. Dobra. Cerbery. 24 punkty życia, no trochę już mają. I szkielety, 8. Okej. Okay. W tych musimy, bo najwięcej obrażeń zadamy. Ci niech czekają. Szkielety. Niech się bronią. O, ładnie poszło. Dużo wziął. A, im chyba się nie da oddawać. Odsuniemy się, żebyśmy ich nie stracili. Jaki śmieszny błąd był. Ej, chyba, że to jest... Ło. Dobrze. Albo to był jakiś śmieszny błąd, albo te Cerbery tak mają, że jak zginą, to jakby... Nie wiem. Nie wiem, zakładam, że to był błąd. Dobra,
Tym zbieraczem tu już pozbierajmy. Fajnie. Dobra. I póki co chyba pójdziemy nim od razu tu, bo tu są też dwie kopalnie. Jak to ogarniemy, to pójdziemy wtedy tu. Bo złoto jest ważniejsze na razie. Nie, tym, ale tym też. Ten tam będzie zbierał przy okazji. A tu robimy klasztor. Zróbmy ten klasztor. Niech już mnisi będą. Mam jakiś ruch? Oj, nie tak. Dobra. Wejdźmy sobie Iworem do zamku. Tym chodźmy tutaj. On tu będzie koczował. Jak ten Iwor to pokona, to on to pozajmuje, żeby już nie marnował czasu. Dobra. I teraz... Właśnie, koszarów już nie możemy zrobić, bo zablokowaliśmy robiąc klasztor. I teraz musimy wybrać albo ołtarz światła, dzięki któremu będziemy rekrutować anioły, albo bractwo rycerskie, gdzie będziemy robić czempionów. No, matko, ile to surowców, patrzcie. Osobiście bym wolał anioły. 14 tysięcy złota. No nam dziennie przybywa 1000, to słabo. Ale żeby zbudować anioły wymagana jest seminarium, tak? A seminarium kosztuje 6 tysięcy prawie. Ale pozwala nauczyć się 4 umiejętności na podstawowym poziomie. Dobra, zbudujmy to. Magia natury, magia ładu, taktyka i odporność. Tak, ale nie mam złota na razie, żeby się nauczyć. No i chyba nie wykupię też za bardzo. Jednego? Wolę już sobie wziąć łuczników, balisty, giermków. Przynajmniej jakaś liczbowo większa siła będzie. Dobra. Czekamy. Nowa tura, tak? Mamy 1000 złota, to może wykupimy teraz tych min. No nie no, jednego nie będę kupował. Bo drogi, 550 kosztuje jeden. Ale patrzcie, już nam się namnożyły. Dwóch kuszników, jedna balista i trzech giermków. Taki chyba jest dzienny przyrost, mi się wydaje. To jest całkiem spoko. To powiem wam, że ta opcja mi się tu podoba. Dobra. Grupa białych tygrysów i satyry jakieś, tak? Dobra, bijemy. Tygryski. One są szybkie strasznie, patrzcie. I pierwszy cios pozwala na uderzenie, zanim może on wykonać kontratak. Czyli co? Czyli że jak nas uderzą po raz pierwszy, to my ich nie skontratakujemy? Nie rozumiem trochę. Dużo punktów życia, 35. One czarują w ogóle, zobaczcie. Skubane dużo życia mają. Dwie balisty aż poszły, o matko. Dobra. Aj, został jeden. Dobrze. Dobrze. Właśnie, one rzucają radość w takim razie chyba, to co rzucają. Dobra, giermkowie teraz stoją. Jedna, druga obrażeń, no ale to trudno. Padli tak, na szczęście. Udało się całkiem fajnie. 11 tygrysów, 5 satyr. Nowa taktyka. Premie plus 1 do szybkości i ruchu umożliwia także opanowanie umiejętności ataku, obrony i dowodzenia na poziomie zaawansowanym. To ja taktykę chcę.
Ja taktykę biorę. No, fajnie. Mamy tu takie trzy artefakciki. To nam właśnie tu zwiększało 10 obrażenia. To jest spoko. Dobra. Tu zbieramy złoto. I kopalnie złota 1000 dziennie. Jest pomału fajnie. Aha, to sama zasada, że kontratak zanim ten. Zanim my wygramy kontratak, to oni zdążą uderzyć, tak? No i centaury, ile ich jest? Grupa. Chodźmy, no. Trzeba zdobywać wszystko. A tym za chwilę zdobędziemy też. Tutaj to. Coś budujemy? Nie. Nie będziemy nic budować. No zbieramy na ten archanioły teraz kasę. Ten niech się teraz tu niech czeka. Dobra. A my idziemy na nich. 17 centaurów. Te nomady są szybkie, patrzcie. Tak popylają. Coś chyba giermków trochę potracę. Dobrze. O, w balistę poszedł. Okej. Aj. Dobra. Dobrze. Chodźmy na nomada. I tym bijemy centaury. Dobrze, dobrze. Nie poszło tak źle. Jedna balista 10 giermków aż. No ale to dobra, to nic. Siarka. Dobra, mamy już siarkę, złoto, drewno, kamień, kryształy i teraz chodźmy w górę. Ale idąc w górę, zajdźmy do zamku. Tutaj zakupić jakieś jednostki. A tym już pójdziemy tutaj na górę, koczować i zobaczyć, czy da się coś zbierać. Na razie nie będę nic robił. No ten ołtarz światła fajnie by było, ewentualnie ten zamek, bo on... Zbudowanie twierdzy i murów trzeciego poziomu, tak? Tylko nie mam na tyle złota na razie. No dobra. Idziemy nim do zamku. Wykupmy 6, da się. Da się wszystkich? Da się wszystkich. 2000 zostało. Dobrze. Mamy już mnichów. Zajdźmy do stajni jeszcze. Zobaczymy, czy zajście też tym... Da. Dobra. No gdzieś ta studnia już mi nie pomoże. Ojej. Aha, tu nie przejdę, bo tu blokują, tak? Dobra, to poczekamy. Chodźmy nim do stajni. Grupa Cerberów i... Zombie. Dobra, chodźmy tu. Zdobędziemy tutaj tę rtęć. Ta niech na razie czeka. Tu jeszcze są jakieś harpie chyba. Tak. Berserkerzy. Tu szkoda, że nie widać ile mają punktów życia dana jednostka i tam te współczynniki ataku obrony. Dobra, na razie kończymy. O! Atakowały nas. 8, 8, 31. Zombiaki, tak? 24 punkty życia i... No właśnie, one nie da się ich zakontratakować. I atakuje kilku naraz. Dzięki temu, że ma te trzy głowy właśnie. Zombiak. Wytrzymałość zwiększa liczbę punktów życia.
i że są odporne na morale i bla bla bla, jak te jednostki nie umarły, tak samo jak tam w trzeciej części było. Tu się za dużo nie zmieniło. Oj, nigdzie nie zadamy 100% obrażeń, no to strzelmy w tych. Jezus! Jakiś bóg gry chyba był. Że on tak szybko się przemieścił. Matko. Dobra. 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 Bijmy. Fajnie. Mnisi biją już w tych, bo ich jest dużo. Bijmy w tych. W tym jednym. Właśnie, zaatakował dwóch na raz, bo stał tutaj blisko. Trzeba o tym pamiętać. Ale już wystrzelaliśmy. Wystrzelaliśmy jednego giermka, tylko straciliśmy, więc fajnie. Taktyka zaawansowana. Walka zaawansowana, bo odporność na magię. Wezmę tą walkę na razie. Wezmę walkę i nią tutaj zbierzemy już to. Rtęć dziemnie. Tu jeszcze jakieś przejście jest, tak? Koporia klejnotów. Dobra, chodźmy nim tutaj, na tej harpie. 9, 10, 43. Ej, dużo. Dużo ich jest. I co oni w ogóle mają? Dwa ataki. Aha, że bije... Coś jak ci wilczy jeźdźcy i zbrojni chyba w trójeczce mi się wydaje. W każdej turze muszą atakować lub przemieszczać się w stronę przeciwnika, czyli nie mogą czekać. O! To jest ciekawa w sumie. To nie zawsze jest dobre. Dobra, bijmy w tych, bo najwięcej punktów zadamy, obrażeń. Dobra. Harpie są szybkie. Zaatakujmy już te harpie. Dobrze. Tych giermków trochę straciliśmy, ale... 9. Ale myślę, że nie poszło źle. Tu jest artefakt. Dziennie nam dwie jednostki drewna daje. Fajne. Podoba mi się. To jest jakiś artefakt buława krzyżowca. I daje nam tutaj... premię w ataku, tak? Dobra. To my tym tu chodźmy może. Ta na razie wróci tutaj do zamku, będzie pilnowała, gdyby przypadkiem ktoś nas zaszedł stąd albo stąd. A ten niech idzie tutaj to wyczyścić dalej. Kupować coś będziemy? Nie, może zamek, jak będziemy mieli pieniądze. Żebyśmy mogli się bronić bardziej. A na razie zakończmy turę. Zakończmy turę i zakończmy też odcinek w tym miejscu. Zakończmy odcinek i w następnym odcinku zajmiemy się tymi pikieniarami tutaj, z tą kopalnią. Zdobędziemy tutaj ten artefakt. No i może pomalutku wybierzemy się na naszego tutaj wroga. Zobaczymy, jak to wygląda. Tak, tym się zajmiemy w następnym odcinku. A póki co, dzięki wam wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie.